mamy w 1.32 Pucharu Polski. No i można powiedzieć, wreszcie, wreszcie mamy ten jakiś sukces, chociaż rok temu było podobnie, tak? 1.16, ale zwycięstwo naprawdę dzisiaj smakuje doskonale. No tak, bo było to zwycięstwo kupione dosyć dużą walką. Na pierwsza połowa, 35 minut, szczególnie pod dyktando, można powiedzieć, Błękitnych. Oni zdominowali grę, myślę, i no i przeważali na boisku dopiero, no może w końcówce, ale też raczej trudno było dobre akcje, chociaż Serdykowski miał taką naprawdę ładną akcję, w której powinien skrywać piłkę do bramki jako taki rasowy napastnik. A to się mu nie udało wtedy. Potem jeszcze Łukasz Wróbel też miał sytuację. No tak, ale ta bramka chyba była jak zaczarowana do tej 45 minuty, kiedy Łukasz Wróbel strzelił z karnego. No tak, tam Przemysław Wróbel dokonywał jakichś cudów na linii bramkowej. No i to się w końcu skończyło w 45 minucie, kiedy sędzia wskazał na 11 metr i no i... No i Łukasz Wróbel świetnie ukoronował ten tak, swój jubileusz. Poszedł do 11, strzelił pewnie z mojego bramkarza. A to myślę, że był bardzo ważny moment, myślę, bo jednak bramka do szatni zawsze działa mobilizująco na drużynę, którą on strzela, tak? I to się udałoby to i to było widać, że takie nastawienie, wyjście na tę drugą część spotkania było całkiem inne niż na pierwszą, bo co by nie powiedzieć, w tym pierwszej takiej minutach pierwszej połowy, to ten mecz był pod dyktando Błękitny. Jak chwaliłeś dzisiaj podczas relacji radiowej grę Jakuba Bąka i to był taki chyba prawdziwy reżyser bytowskiej gry. Tak, Bąk dzisiaj zaprezentował się naprawdę z niezłej strony i myślę, że no dzięki niemu były napędzane akcje ofensywne i też on właśnie reżyserował tę grę, jak mówisz, i te akcje. Bardzo podobała mi się taka wymiana z Arturem Folmaną, kiedy on podał tak na szybkości z pierwszej piłki. Artur Folman wtedy się nie zorientował na tyle szybko i piłka uciekła pod sam koniec boiska. Ale to mogło cieszyć. Taka akcja, to mogła się podobać i na pewno Bąk się zaprezentował dzisiaj jako jeden z lepszych. I też tutaj bym pochwalił jeszcze Martina Czeka, który czyścił, można powiedzieć, czyścił, jeszcze raz czyścił w obronie. Po prostu. Trochę się martwiłeś, prawda? Tak, się martwiłem i się bałem, nawet to powiedziałem w ostatniej relacji, tak, ale też w relacji tutaj przed meczem jeszcze. Kiedy chwilę rozmawialiśmy, to wtedy właśnie powiedziałem, że się trochę boję o ten. Ale dzisiaj naprawdę on pokazał, jak powinien grać środkowy obrońca. Naprawdę taka sytuacja w 90 minucie, kiedy miał 1-1, tak? Przemysław Brzeziański, no i Marciczek no, zablokował rywala no, bardzo dobrze. Ale też trzeba pochwalić Martina, ale chyba trochę zranić Marka Opołacza. No i niektóre wybory Marka Opołacza no, były po prostu złe. No Marek Opołacz dzisiaj. No mylił się szczególnie w defensywie, bo tutaj za to była taka sytuacja, kiedy w pierwszej połowie chyba jeszcze, kiedy on stracił piłkę na własnej połowie blisko bramki, to było około 30-25 metra i mogło z tego pójść groźna kontra Błękitnych, całe szczęście tak się nie stało i gdzieś tam naprawił ten swój błąd. No ale mogło to się gorzej zakończyć i takich błędów on się musi zdecydowanie wystrzegać. Ale Krystian, to się zakończyło bardzo dobrze, Bytowia na Błękitnych, no i chyba tak z niecierpliwością czekamy, kogo kuleczka nam wylosuje. No tak, to na pewno tak, ta kuleczka może być dla nas szczęśliwa, albo nie szczęśliwa, możemy trafić na rywali dobrych, albo... Nie, rywal dla mnie może nie jest najważniejszy, ale chciałbym wreszcie zobaczyć mecz pucharowy w Bytowie. Bo powiesz, kiedy był ostatni, za ten Rewalkusza z Grychem wyjherował u nas, no. To trochę czasu minęło. Tak, już trener Walkusz już parę lat trenerem nie jest, także... Brakuje tych pucharów w Bytowie, to tak, no na pewno tak jak to było 7 lat temu, przecież pamiętamy ten mecz z Wisłą Kraków, no coś takiego się marzy. Coś podobnego chociażby, coś na ten wzór. Oczywiście wtedy teraz już nie będzie takiej atmosfery, bo to nie jest ten poziom, wtedy to była, jak graliśmy w czwartej lidze. Także no też jest, nawet jesteśmy na wyższym poziomie, ale na pewno to będzie cieszyć kolejne awanse i kolejne sukcesy, bo po to się chyba gra w piłkę. Tak jest, Bytowia pokonuje Błękitnych Stargard 2-1. To był trudny mecz, to trzeba sobie przyznać, ale wygrywamy, także możemy cieszyć się z awansu do 1.16 finału Pucharu Polski.